W związku z tym, iż kończy się perspektywa finansowa obecna, gdzie były środki na lokalne grupy działania, wchodzimy w nową perspektywę finansową 2021-2027. Konkurs jeszcze nie został ogłoszony odnośnie podziału środków na LGD-y. Nie wiemy, który z LGD-ów otrzyma te finansowanie, a powiat Sokulski jako jednostka samorządu terytorialnego na pewno będzie należała do tego LGD-u, który otrzyma te finansowanie. Na dzień dzisiejszy lokalna grupa działania Szlak Tatarski już nie posiada środków na podział na samorządy bądź różne grupy społeczne i dbając o interes powiatu i budżet powiatu Sokulskiego wnioskujemy, aby wystąpić z stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i nie opłacania składki członkowskiej na obecny rok. W przedmiotowej sprawie wyłączną dyspozycję i podjęcie tej uchwały ma Rada Powiatu Sokulskiego. Proszę o pozytywne rozpatrzenie. Dziękuję. Ja chciałabym tak troszeczkę odnieść się do tej naszej całej sytuacji odnośnie wystąpienia z LGD-u Szlak Tatarski Powiatu Sokulskiego. No, akurat jestem w zarządzie LGD Szlak Tatarski od 15 lat i mam taką informację, że powiat Sokulski skorzystał z dofinansowania na około 3 732 554 094 grosze na 14 praktycznie umów. Są to dwa projekty na 474 tysiące, projekty miękkie 1 390 000, 5 projektów z FRR-u tak zwanego, czyli te część projektu właśnie na boisko, które jest przy szkole Zespołu Szkół Zawodowych imienia Orzeszkowej, na jedno z tych boisk, potem na modernizację budynku Senior Plus, na poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rozbudowę przedszkola imienia Janusza Korczaka, tego przedszkola specjalnego, ośrodka. Oczywiście te piękne stroje, w których występuje pan starosta, też zostały dofinansowane przez LGD Szlak Tatarski. Doposażenie Powiatowego Domu Kultury również otrzymał pieniądze w kwocie 2000 zł. Także no tak, tych funduszy, które pozyskał powiat Sokulski z LGD Szlak Tatarski jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i uważam, że nie jest zasadnym w tej chwili wystąpienie z LGD-u Szlak Tatarski, dlatego że tutaj pan Supronik właśnie mówił, że nie będziemy musieli składki opłacać. Z tego, co ja się orientuję, to powiat Sokulski będzie musiał płacić składkę z tego tytułu, że mamy interpretację z Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli by powiat Sokulski wystąpił z końcem roku 2022, wówczas nie musiałby płacić składki. W tej chwili, jeżeli już jest nowe finansowanie, w tej chwili mamy tutaj budżetu naszego, mamy ustalony budżet, więc będzie musiał tak czy inaczej tą składkę opłacić. Także tutaj nie wiem, czy to jest zasadne uzasadnianie w ten sposób, że jeżeli nie zapłacimy składki i wystąpimy, prawda, bo to jest są to jakieś tam środki, ale w porównaniu do tych 3 milionów, prawda, 700 tysięcy, 8 tysięcy składki na rok, to także mi się wydaje, że to jest naprawdę kwota bardzo, bardzo mała. Tym bardziej, że naprawdę z wielu środków powiat Sokulski skorzystał i tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, która strategia otrzyma większe finansowanie, która wygra, także nie wiem, czy to jest uzasadnione wystąpienie w tej chwili z LGD Szlak Tatarski, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan Jarosław Hołownia. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowny zarządzie, Rada Powiatu. Tydzień temu, gdy otrzymywaliśmy zawiadomienie o sesji i projekty uchwał, nie było uchwały o rezygnacji z członkostwa w LGD Szlak Tatarski. Dzisiaj rano na komisji rodziny o 8:30 nie było żadnej informacji o tym, że zarząd powiatu podjął taką decyzję. Na wspólnej komisji budżetu, transportu, oświaty, zdrowia o godzinie 9:30 dzisiaj rano również nie było takiej informacji. Przychodząc na sesję o 11:00 okazuje się, że zarząd powiatu podobno się zebrał, prawda, i przygotował projekt uchwały o rezygnacji w sprawie wystąpienia z LGD Szlak Tatarski. Na komisjach tutaj zwołanych podczas sesji, tych nadzwyczajnych, gdzie musieliśmy zaopiniować, dopytywałem się dwukrotnie
dyrektora Suprunika, jak również panią sekretarz. I był obecny również pan radny Białomyzy, wicestarosta. Dopytywałem się, czy po prostu podczas podejmowania tej decyzji na zarządzie był obecny pan starosta, bo jego nie było od rana, dopiero teraz się pojawił, witamy, cieszymy się. I po prostu nie uzyskałem odpowiedzi. Także może pan starosta mi tutaj odpowie, czy był obecny podczas podejmowania decyzji przez zarząd o wystąpieniu z LGD Szlak Tatarski, czy nie. Ponadto tutaj jest naprawdę bardzo zastanawiające, mówię, ten pośpiech i to ukrywanie i zwlekanie do ostatniej chwili. Mówię, tydzień temu tego projektu uchwały nie było. Wczoraj nie było, prawda? Gdy była pierwsza zmiana do porządku posiedzenia, były tylko zmiany w statucie, prawda? Bez autopoprawki, dzisiaj autopoprawka. I mówię, rano do 11 nic nie było. I teraz praktycznie decydujemy. Zaraz, panie Jarosławie, to już może pan skończy, bo jest pan starosta, odpowie. Chciałem również wiedzieć, jakie przesłanki zadecydowały, że zarząd powiatu zdecydował o wystąpieniu. Sięgając tutaj do projektu uchwały, w uzasadnieniu czytamy zgodnie cztery linijeczki. Zgodnie z treścią artykułu 12 punkt 8 litera F ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących tworzenia i przystępowania do związku, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich. Kropka, koniec. Coś mi tutaj śmierdzi. Chwileczkę. Panie starosto, czy można... Panie starosto, może jeszcze jednak moment, tak? Bo jeszcze pan Łukasz Moździerski, proszę. Witam serdecznie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto. Ja tylko dam się usprawiedliwić w związku z tym, że będę głosował przeciw, bo tylko dlatego, że byłem przy założeniu tej lokalnej grupy działania Szlak Tatarski. Jestem z nią związany, tak, że po prostu byłoby mi niezręcznie zachować się tak, jak zachować się po prostu... Natomiast jeżeli jest tylko i wyłącznie problem finansowy, te 8 tysięcy, to gwarantuję, że zorganizuję tą kwotę i zapłacę, co nie, także nie ma problemu. Jeżeli to tylko chodzi o tą kwotę 8 tysięcy, także jestem w stanie po prostu pokryć tą kwotę i żeby była sprawa po prostu elegancko załatwiona. O, dziękuję bardzo. To tylko swoje usprawiedliwienie, dlaczego głosuję po prostu przeciwko tej uchwale, co nie. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Piotr Rygasiewicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zostałem wybrany jakiś czas temu przez Radę Miejską uchwałą jako przedstawiciel sektora tutaj publicznego do LGD Szlak Tatarski. Pozyskaliśmy bardzo dużo pieniędzy, także apeluję tutaj do kolegów, koleżanek, aby nie wychodzić z tego LGD-u. Argumentacja żadna, bo tak z tego co wiemy, to i tak, że tak powiem, tą składkę członkowską trzeba będzie już zapłacić. A później nie mamy gwarancji, czy jeżeli Szlak Tatarski LGD dostanie to finansowanie, czy nas przyjmie z powrotem. Także jest to duże ryzyko. Dziękuję. Mogę, panie przewodniczący? Tak, proszę bardzo. Szanowni koledzy, ja proszę was jednak, żebyśmy zagłosowali za tą uchwałą jednoznacznie. Chcemy, żeby było po prostu transparentnie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Mamy inną koncepcję na LGD. Chcemy wyraźnie to powiedzieć, tak? Jako powiat mamy inną koncepcję na LGD. Chcemy objąć LGD cały powiat sokólski. I to jest nasza koncepcja. I chcemy, żeby ta koncepcja po prostu zwyciężyła. To jest nasz pomysł. To, że otrzymaliśmy środki, bardzo serdecznie za nie dziękujemy. LGD Szlak Tatarski zachował się jak trzeba i my jesteśmy naprawdę wdzięczni. Tak? Natomiast w tej chwili, no niestety, ale rzeka płynie dalej, tak? Idziemy dalej. Chcemy objąć cały powiat sokólski lokalną grupą działania. Chcemy, żeby już nie było żadnej wątpliwości, że my stoimy w rozkroku pomiędzy jednym LGD-em a drugim, tak? Chcemy jasno przedstawić też dla zarządu województwa, że my jako powiat sokólski opowiadamy się za tym, żeby cały powiat był zintegrowany jednym LGD-em.
nie robimy tego dla 8 tysięcy, Łukaszu. Nie chcemy tego robić dla 8 tysięcy. Chcemy po to, żebyśmy stanęli przed komisją konkursową i jasno powiedzieli, tak, że jako samorząd powiatowy jesteśmy za tym, żeby objąć też Suchowolę, też Korycin, też Nowy Dwór, też Dąbrowę. I o to nam chodzi, tylko i wyłącznie. Nie 8 tysięcy. Chodzi nam o to, żebyśmy w następnej perspektywie pozyskali też na Suchowolę pieniądze. Pamiętacie, jakie były, co się działo, tak? Jarek, wiesz dobrze, co się działo z synagogą, tak? Twierdzili, że to nie jest rewitalizacja, że to była termomodernizacja. Że odnowienie synagogi to nie było nadanie nowej funkcji. Ile dostaliśmy od LGD Biebrzański? 0 złotych praktycznie, tam parę złotych, nie wiem, no w porównaniu z tymi milionami, to ta uchwała nie jest przeciwko LGD Szlak Tatarski. Piotrze Bujwicki, proszę cię, nie myśl, że my występujemy przeciwko tobie. Absolutnie. To jest za nowym po prostu rozdaniem, nowym otwarciem. Ta uchwała jest po to, żebyśmy objęli cały powiat sokulski lokalną grupą działania. No niestety, ale szanujemy to, co było. Szanujemy ludzi, którzy funkcjonowali w LGD, ale chcemy się rozwijać. I to jest jasny sygnał do zarządu województwa, że po prostu jesteśmy gotowi, tak? Się rozwijać. Mamy problemy, tak, przy pisaniu tej lokalnej strategii rozwoju. Mamy, bo to jest naprawdę bardzo trudna rzecz. To nie jest tak, że sobie staniesz i po prostu to napiszesz. Ale wiemy, że mamy wystarczająco kompetencji, doświadczenia i pomysłu na powiat sokulski, żeby rozwinąć i zaproponować nową koncepcję, lokalną strategię rozwoju. Ta uchwała jest tak naprawdę za tym, żeby cały powiat sokulski połączyć jedną lokalną grupą działania. I nam tylko i wyłącznie o to chodzi. Ktoś mówi, że któryś z Państwa powiedział, ale nie wiemy, co się wydarzy, jaka będzie decyzja komisji konkursowej. Oczywiście, że nie wiemy. Ale jeżeli nie zrobimy wszystko, tak, żeby łącznie z tą uchwałą, jeżeli nie damy sygnału, jeżeli nie zrobimy wszystkiego, od tej uchwały poczynając, a kończąc na ostatniej kropce w LSR-ze, to po prostu nie będzie naprawdę tego nowego LGD. Zapraszamy i członków zarządu LGD Szlak Tatarski i pana prezesa do współpracy. Pracy wystarczy dla każdego, szczególnie pracowników, bo tam były takie kłamliwe informacje, że my będziemy zwalniali pracowników, jeżeli przejmiemy na cały powiat LGD. Nikogo nie zwolnimy. Przejmiemy wszystkich pracowników. Absolutnie chcemy wyraźnie o tym powiedzieć. Jeżeli nasza koncepcja wygra w postępowaniu konkursowym, nikogo nie skrzywdzimy. Absolutnie to nie jest nasz cel. Naszym celem jest łączenie, naszym celem jest rozwój, naszym celem jest zdynamizowanie i zwiększenie środków, które będą spływać do powiatu sokulskiego oraz do gmin. To jest nasz cel, a nie żadne tam 8 tysięcy. My też możemy prywatnie nawet wyłożyć 8 tysięcy. Nie jest kwestia... Nie jest, przepraszam cię, no Łukasz, ale rozumiesz, bo nie sprowadzaj, Łukasz, wiesz dobrze, że cię szanuję, no nie wiesz dobrze, że jesteś kolegą, ale nie sprowadzaj nas do jakichś ludzi, których nie stać na... Przepraszam, ale ty zapytaj się argumentacji, no zaraz. Na składkę. My chcemy rozwijać powiat sokulski, drogi Łukaszu, rozumiesz? Chcemy objąć LGD-em pozostałą część, bo to nie są, oni nie są od gorszej matki, no nie? I to jest nasz cel. Nie, czy nie, rozmawialiśmy, LGD, że zasadniczym celem było połączenie, nie, ja poczekaj jeszcze raz, przecież głosowaliśmy za przystąpieniem do nowego LGD-u, to jak najbardziej, tylko że trzeba zrozumieć, niektóre osoby, które po prostu, wiesz, funkcjonują, to jakby się czuły wobec osób, które, wiesz, z ich czasu funkcjonujesz i zagłosowały za rozwiązanie, wiesz, za wystąpieniem, tylko w tym sensie. Ale Łukasz, wiesz. No ale zaraz, my chcemy zostawić pracowników. Chcemy współpracować, tak? Chcemy korzystać z doświadczenia LGD Szlak Tatarski. Ale LGD Szlak Tatarski przedstawił swoją koncepcję.
Ona dalej obejmuje tylko 5 gmin. On chyba mówi, że poszerzyli, wiesz, tak mi się No wydaje. Nie, właśnie nie poszerzyli. On twierdził mi, że poszerzyli na powiat. Nie wiem, tak przynajmniej Piotrek no, mówił. No nie wiem, no to, nie, to, to ja mam swoje informacje. Piotrek nie mówi, że poszerzyli w związku z tym, ale przepraszam, to tylko jedna rzecz, bo akurat gdzieś się tam widzieliśmy, powiedział, że poszerzyli w związku z tym, że są dodatkowe punkty, jeżeli jest większa ilość gmin. Z tego, co wiem, pan Piotr Karol Mówicki powiedział, że poszerzyli, ale nie wiem, jak rzeczywiście no tego nie widziałem. No, i popatrz, jaka jest argumentacja. Z tego powodu, że jest dodatkowa ilość. No tak, tak. A wiesz, tak, dlaczego my tak, poszerzyliśmy? Po to, żeby rozwijać powiat sokólski, nie po to, żeby zyskać punkty. I to jest ta różnica. No być może, wiesz, na pewno. No. Nie, ja nie. Tylko mówię, że przesunę. Słuchaj, Łukasz, nie wiem, lipiec, postępowanie konkursowe, tak? Ja jako prezes LGD chcę stanąć i wyraźnie przed komisją powiedzieć, tak? Że sorry, powiat sokólski po prostu i transparentnie zapisze się do tej LGD, która wygra. No nie? To jest popieramy LGD Kraina Czterech Kultur, dlatego że ona obejmuje cały powiat sokólski. I nie chcę, wiesz, mieć wątpliwości, no nie? Brzmi komisja spyta, no ale zaraz, no pan tutaj jest starostą i pan występuje jesteście przecież w LGD Szlak Tatarski, no nie? Nie. Pomóżcie nam wygrać te postępowanie konkursowe. Nie róbcie, nie rzucajcie po prostu nam kłód pod nogi, no bo my chcemy wygrać. Tym głosowaniem nie rzucamy kłód. Łukasz, nie przesadzam. Łukasz, my po prostu przepraszam, że tak się uśmiechnąłem, ale po prostu ty zawsze mnie rozmawiasz. Po prostu nie, właśnie wręcz odwrotnie. Chcemy wygrać te postępowanie, chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby je wygrać i wygramy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś nie chcemy jeszcze? 3 milionów, tylko chcemy 7 milionów, żeby szło proszę, na powiat sokólski. Proszę pani Agnieszka, jeszcze ponownie. Szanowni państwo, akurat jestem w kontakcie z kierownikiem biura i tu dostałam teraz w tej chwili SMS-a, bo SMS właśnie ogląda sesję naszą tutaj i mówi, że niestety tutaj my jako LGD Szlak Tatarski będziemy składać na cały powiat sokólski, czyli na wszystkie 10 gmin, także... Także tutaj na cały powiat, także tutaj też nie wiem, nie ma jakby argumentu. Także po co dublować, także... Także taka sytuacja, taka informacja odnośnie z ostatniej chwili. Także dziękuję. Na cały powiat składamy. Tak. Dziękuję. Jeszcze ktoś chyba chciał, tak? Pan Piotr? Nie? Ktoś jeszcze chciał? Nie. Wobec tego ja jeszcze jedno słowo. Myślę, że po prostu pan starosta dobrze, że przyszedł. Powiedział argumentację i myślę, że będę głosował za, tylko dlatego, wierząc, że pan starosta da słowo i będzie z tego pożytek dla naszego powiatu sokólskiego. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wystąpienia powiatu sokólskiego ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Kto jest za? Proszę podnieść rękę i zagłosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przekazuję wyniki. Głosów za 12, 5 przeciw, 2 osoby nieobecne. Uchwała została przyjęta. Szanowni państwo, zagłosowaliście za rozwojem i za Krainą Czterech Kultur. Dziękuję. Za całym powiatem sokólskim. Naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję.